Omówię rozwiązanie zadania objętość piramidy w języku Pascal. Słowo kluczowe program, nazwa programu, objętość piramidy średnik, deklaracja obiektów zmiennych. Potrzebujemy dwa obiekty, wysokość i długość krawędzi podstawy. Będzie to typ long int, średnik na końcu. Początek programu, pierwsza instrukcja. Wczytujemy w jednym wierszu zapisane wartości H i A. Koniec instrukcji. Następna instrukcja. Wypisujemy H razy A kwadrat podzielone przez 3. Koniec programu z kropką. Dziękuję.